Dzień dobry Państwu, niedziela 29 dzień maja 2022 roku, mecz rekordu Bielsko-Biała z AP Lotosem Gdańsk. Na ten mecz zapraszamy Wiktoria Berdys i Rafał Kędzior. Ładne teraz przegranie piłki w środku pola, jest okazja do zagrania prostopadłej piłki, trafia ta do napastniczki, jest szansa, jest gol! 1-0 dla rekordu w 8 minucie, pierwsza bramka dla gospody. Wiadomo, że to może kosztować później sporo, ale też widać, jak ładnie potrafią kierować piłką. Ale teraz piękna akcja rekordzistek. Szansa na drugiego gola jest! 2-0! Brawo, brawo! Rekord już dwoma bramkami prowadzi z Lotosem Gdańsk. Marta Michlewicz, także młoda bramkarka, rocznik 2004. Teraz świetnie wyprzedzają rekordzistki, znów szuka prostopadłego podania, może jeszcze i będzie szansa na trzeciego gola i teraz jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze druga interwencja wspomnianej Marty Michlewicz, zawodniczki z Pomorza, czeka jeszcze daleka podróż z powrotem, na pewno chciałyby w lepszych nastrojach. Świetne teraz wejście z lewej strony, jesteśmy w polu karnym i co? Ależ bramka, fenomenalnie to zagrały rekordzistki, kapitalna, indywidualna akcja, coś nieprawdopodobnego. 6 minut do końca podstawowego czasu gry, w pierwszej połowie 3-0, rekord prowadzi z Lotosem Gdańsk. Teraz dosyć ryzykowne i strata piłki. Trójką ruszają zawodniczki Lotosu. Jest dogranie, piłka po rękach. Kto ją wybije? Piłka jednak przekroczyła linię bramkową. Mamy gola dla zespołu z Gdańska. Tak jest. Piłka zagrana do środka, wraca jednak do obrończyń rekordu. Teraz dłuższe zagranie. No tam można w ciemno zagrywać te piłki do przodu w kierunku Klaudii Adamek. Powstrzymana napastniczka rekordu. Ostatni gwizdek w pierwszej części tej rywalizacji. Futbol na tak mamy dzisiaj w Bielsku-Białej. Rozpoczynamy drugie, mamy nadzieję, równie emocjonujące 45 minut. I proszę zobaczyć od razu gdańszczanki ze strzałem, który świetnie broni Ciupa. Dobre to było uderzenie. Rozbiegają się już partnerki, jest szansa na dogranie do prawej strony. Zobaczmy, jak to wszystko się potoczy. Świetne zagranie w szesnastkę. Czy opanuje tę piłkę Gutowska? Opanowała już poza polem karnym. Jeszcze rekordzistki, jest strzał niecelny, za mocny. A miała dużo czasu teraz, żeby przygotować sobie to uderzenie Katarzyna Moskała. Popatrzmy w ofensywnym wejściu zawodniczki trenera Żebrowskiego. Jeszcze będzie pewnie piłka, która wróci tam do przodu. Moskała obraca się z piłką w kierunku bramki. Świetnie to wymyśliła Wiktoria Nowak. Tutaj będzie szukała chyba raczej prawej nogi i uderzenia właśnie tą, tak jak wspomniałaś, swoją lepszą nogą. Jest zagranie i będzie szansa. Jak to nie wpadło do bramki, tylko poprzeczka Gutowskiej. To powinna być czwarta bramka dla rekordzistek. Zdecydowanie jedna z najjaśniejszych postaci gdańszczanek, także dobry mecz zagrała Julka Włodarczyk, ale też... Teraz prostopadła piłka, szansa na czwartego gola, poślizgnęła się zawodniczka rekordu, ale jeszcze wykłada piłkę Wiktorii Nowak. Ileż szans dzisiaj na bramki mają rekordzistki. Też dla niej szacunek, że do końca Kasia Moskałę goniła. Świetnie teraz wykonany ten aut, no i teraz może wykorzystać swoją szybkość Gutowska. Wyrzuciła się trochę ze światła bramki zawodniczka, która też po przerwie pojawiła się na murawie. Świetnie to zrobiła, jest dogranie. A i niecelnie jeszcze szansa, strzał, ale broni to uderzenie Marta Michlewicz. Moskała. Kupiak. Jeszcze piłki w szesnastkę, to jest dobra piłka i trzeba zdecydowanie bardziej chcieć zaatakować futbolówkę, kiedy zagrana jest w ten sposób. Wciąż rekordzistki, Nowak przekłada piłkę na lewą nogę i jeszcze był rykoszet, tak mi się wydawało, tak jest. Tak, bo teraz widzieliśmy ją w środkowej strefie boiska, wcześniej walczyła z Laurą Kłębek w bocznym sektorze. Dokładnie. Także faktycznie jest tam, gdzie na razie zespół jej potrzebuje. No i teraz chociażby w środku, natomiast traci piłkę. Jest Wiktoria Nowak, jest oczywiście Adamek, jest szansa na gola i słupek, gol! 4-1, mamy hat-trick. Hanna Wieczorek jest na boisku, zmieniła Katarzynę Moskałę.
No ale czy tutaj jeszcze też będą chciały szukać swoich trafień zawodniczki z Gdańska? Na pewno będą do tego dążyć. Teraz wyrzuciła się troszkę do boku Słowińska, ale jest przy piłce zawodniczka zespołu z Gdańska. Troszkę przerzucone to dośrodkowanie, ale jeszcze piłka trafia w szesnastkę, mamy gola! Świetnie tam zachowała się Kornelia Okoniewska i mamy bramkę numer 2 dla zespołu Lotosu Gdańsk. Dwa razy zagrywają piętką, to też świadczy o tym, jaki luz już jest w zespole gospodyń. No proszę zobaczyć, właśnie ten luz, jesteśmy w szesnastce, ostry kąt, zablokowane to uderzenie, szukała tam sobie miejsca do oddania strzału Julia Gutowska. Ale zostajemy przed bramką Lotosu. Wiktoria Nowak, widać, że te umiejętności techniczne ma dobre, ale gol! 5-2, co za trafienie Wiktorii Nowak. I właśnie takim wynikiem kończy swój udział w tym sezonie Ekstraligi Rekord Bielsko-Biała. Takim wynikiem kończą też gdańszczanki. Natomiast dla rekordzistek jest to pożegnanie z Ekstraligą, ale pożegnanie w stylu godnym.